Kiedyś, jak ktoś pytał mnie, czy jestem z tych Rodowiczów, to pytałem, o co chodzi. No, czy jestem kuzynem Maryli Rodowicz. Nikt nie wspominał o Anodzie. Mógł nie wytrzymać, wstać, uderzyć, dajmy na to jakiegoś ubeka i wtedy go zakatopili. Myśmy odwiedzali matkę Anody, która była już osobą samotną, bo ojciec Anody z tego zmartwienia dosyć szybko zmarł po śmierci Anody w kilka lat. Ich pierwszy syn zginął w powstaniu warszawskim. A rzeczywiście pochodził z takiej rodziny o tradycjach patriotycznych i to oczywiście zadecydowało, zaważyło o jego formacji, o dalszej drodze życiowej. On łączył w sobie jakby dwie osobowości. Z jednej strony już był znany, brał udział w odbiciu Janka Bytnara pod arsenałem i że spełniał tam bardzo istotną rolę. Z drugiej strony był niezwykle towarzyski, wesoły, życzliwy ludziom, nie stwarzający żadnego dystansu między tym kierownictwem a wszystkimi uczestnikami bazy. Przechodzi najdłuższy szlak bojowy powstania i najcięższy. Anoda walczy na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, gdzie zostaje ciężko ranny. Ewakuowany na prawy brzeg Wisły, kończy swój szlak bojowy. Janek kiedyś przytulił do siebie karabin, położył się na trawie i przysnął. Koledzy postanowili go związać sznurkiem z tym karabinem razem. I czekali cały czas, z daleka dał się usłyszeć strzał. I ten daleki bardzo sygnał go rozbudził. On chciał wstać oczywiście, no i zorientował się, że jest skrępowany. No, nie było to przyjemne, w końcu dowódca związany ze swoim karabinem, ale on umiał z tego wybrnąć. Wszyscy się zaczęli śmiać oczywiście i on też. 24 grudnia 1948 roku, kiedy zostaje aresztowany znienacka, zabrany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, zawieziony na ulicę Koszykową do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, do aresztu. Tam jest przesłuchiwany. Nie do końca wiemy, co tam się dzieje. Na pewno tym przesłuchaniom towarzyszą prawdopodobnie tortury i 7 stycznia 1949 roku w niewyjaśnionych okolicznościach ginie. Pracownicy cmentarza na Powązkach znali Anodę. I kiedy ubowcy przywieźli w skrzynce jego ciało i kazali pochować właśnie jako NN, rozpoznali Anodę. I kierownik tego cmentarza przyszedł do rodziców Anody i powiedział im, gdzie został Janek pochowany. W związku z tym rodzina zorganizowała ekshumację i to była jeszcze zima, był ciężki mróz. W tej ekshumacji brała udział też moja mama jako lekarz i dokładnie zbadała zwłoki Anody. One nie były, żadna kończyna nie była złamana, głowa nie była rozbita, więc teza o tym, że on wyskoczył przez okno z 4. piętra, po prostu się kompletnie nie trzymała tego, co było widać po obrażeniach. Nie było żadnych obrażeń, ubranie było niezniszczone. Jedyna rzecz, którą mama stwierdziła, to za lewym uchem była jakaś rana i stróżka krwi. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że jego mogli w czasie śledztwa, ponieważ sama śledztwo przeszłam, więc wiem, jak to wygląda, mogli obrazić jego te właśnie przywiązanie do ojczyzny, przywiązanie do rodziny, przywiązanie do tego właśnie stryja, którego bardzo cenił. Mogli zacząć o nim mówić coś źle, że jakiś sprzedawczyk polski, prawda, bo to generał 1939 roku i tak dalej. I on mógł nie wytrzymać, wstać, uderzyć, dajmy na to jakiegoś
ubekę i wtedy go zakatopili po prostu. Więc teza o tym, że on wyskoczył przez okno, była bardzo wygodna, bo właściwie rozmywała odpowiedzialność. Ale nie wierzymy w to, że to miało miejsce. Po pierwsze z charakteru Janka. On był człowiekiem tak pogodnym, tak wesołym, tak pełnym wiary w to, co jeszcze chce zrobić i w przyszłość. Już pewno nigdy to nie wyjdzie, chyba że przypadkiem. Myśmy o to zawsze prosili, żeby nie robić z niego pomnikowej postaci. Nie biadolił, nie użalał się ani nad sobą, ani nad nikim. Starał się przezwyciężyć i fizyczne, i psychiczne jakieś trudności. Był uśmiechnięty.